W rzeczy o biznesie mój gość, pan Piotr Grzegorz Woźniak, prezes PGNiG. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, 20, to już 20 koncesji PGNiG-u w Norwegii i w tym Morzu Północnym. Zaczęło się wszystko 12 lat temu. W 2006 roku. Od tak pierwszych jest. Na samej północy koncesji Skarw, to pamiętam te nazwy, a później była cała reszta. Opłacane się nam kupować złoża? Oczywiście, że morskie. Tak. Jak najbardziej, dlatego że cały wydobyty urobek, czyli w naszym przypadku głównie liczymy na gaz ziemny, bo wydobywamy też ropę i kondensat. Mhm. Ale chodzi nam głównie o gaz ziemny. No trochę uzupełniamy to, czego nam brakuje w kraju. W kraju też mamy złoża, z których korzystamy, wydobywamy je na co dzień. Ale nie tak duże i nie tak dużo, nie tak bardzo zasobne jak złoża na Morzu Północnym. Dlatego te akwizycje robimy konsekwentnie. Firma robi od 2006 roku. Pierwsza koncesja to była koncesja, która obejmowała trzy złoża: Skarw, Snat i Idun. To są te pokazane tutaj w prawej ramce białej. One nie są jeszcze na największej północy, dlatego że inwestorzy pilotowani przez NPD, czyli norweski dyrektoriat ropy i gazu, kierowani są również często na Morze Barentsa. Mieliśmy przez krótki czas koncesję na Morzu Barentsa, wspólnie oczywiście z innymi partnerami, ale ostatecznie uznaliśmy, że będziemy się kierować bardziej na lepiej rozpoznane, mniej pionierskie rejony Morza Północnego i morza, jak to się mówi, Morza Norweskiego, jak mówią Norwedzy. Począwszy od Skarw, Snat i Idun koncesji z 2006 roku, która decyzja była podjęta w 2006 roku pod koniec. W 2007 roku sfinalizowaliśmy transakcję. Kupowaliśmy ją z drugiej ręki, jak to się mówi. Kupowaliśmy ją po tym, jak Exxon ogłosił wyjście z całego szeregu, chyba sześciu w sumie złóż, czyli złożenie koncesji z powrotem do organu koncesyjnego norweskiego. Mieli swoje plany inne, w związku z tym tamte oddawali. Myśmy się zdecydowali z tej palety, które oddawał Exxon, na wybranie Skarwa, bo był najbliżej, najwcześniej miał zacząć produkować. To było główne kryterium. I dalej się kierujemy tym kryterium. Kto wcześniej zaczyna produkować, ten wśród tych dostępnych ofert na Morzu Północnym czy Morzu Norweskim ma, z naszego punktu widzenia, ma pierwszeństwo, dlatego że uzasadnienie jest bardzo proste i wręcz prymitywnie proste. Budujemy portfel gazu, własnego gazu na Morzu Północnym, bo on jest nasz własny. W momencie, w którym bierzemy koncesję, podejmujemy zobowiązania i inwestujemy, każdy wydobyta metr sześcienny gazu i każda tona ropy jest nasza. Jest naszą własnością, możemy z nią robić, co chcemy. No i właśnie będziemy z nią robić to, co chcemy, a chcemy ją zatłoczyć, mówię o gazie, chcemy zatłoczyć ten gaz do gazociągu o nazwie niezbyt trafnej Baltic Pipe, który będzie łączył nas przez Europipe 2, to jest jeden z rurociągów łączących kontynent z Morzem Północnym. Tu będziemy się wcinać i Baltic Pipe będzie prowadził gaz do naszej sieci przesyłowej z punktem lądowania najprawdopodobniej w Niechorzu, w każdym razie w północno-zachodniej, na północno-zachodnim wybrzeżu bałtyckim Polski. W zeszłym roku wydobycie tego gazu z koncesji to było 5,5 miliarda troszkę metrów ponad pół miliarda metrów sześciennych. Do 2022 roku chcecie pięciokrotnie to zwiększyć. W jaki sposób? No właśnie akwizycją złóż nowych, najlepiej produkujących, takich, których produkcja się rozpocznie w 2022 roku, to znaczy wtedy, kiedy Baltic Pipe będzie już operacyjny, nie będzie przerywaną kreską, rysowany tylko taką samą żółtą jak ta. Proszę przy okazji zwrócić uwagę, że praktycznie każdy większy rynek gazu w Europie ma swoje własne, no własne w cudzysłowie, bo operatorstwo i własność jest rozproszone, ale dedykowane połączenie, o to lepiej powiedzieć, dedykowane, czyli kierowane specjalnie połączenie z siecią przesyłową gazu na Morzu Północnym. Zresztą ta sieć jest dużo gęstsza niż tu widać. To są tylko główne gazociągi. Takie gazociągi mają Niemcy. To są Europipe 1 i 2, trzeciego zapomniałem, przepraszam, chyba się nazywa jeszcze inaczej. Do Belgii jest gazociąg o specjalnej nazwie Z-Pipe. Do Francji się nazywa Franpipe i dwa gazociągi do Wielkiej Brytanii. Dwa duże gazociągi, dwa duże systemy przesyłowe do Wielkiej Brytanii. Szczególnie jesteśmy zazdrościmy Wielkiej Brytanii, dlatego że ten gazociąg, który jest tu na północy, nazywa się Langelet. I wtedy, kiedy po raz pierwszy był planowany na poważnie połączenie gazociągowe Polski z Norwegią, z rejonem norweskim, z rejonem Morza Norweskiego czy Północnego,
był planowany razem z połączeniem gazociągowym właśnie i ono miało iść z, tutaj z Karsto, to jest duży taki tutaj takie kółko na zachodzie Norwegii, miał biec przez Morze Północne i tu cieśninami duńskimi z ominięciem po lądowych obszarów Danii, wyspiarskich obszarów Danii, duńskich, miał się łączyć, no mniej więcej w tym samym miejscu miał lądować, co teraz Baltic Pipe. Kiedy okazało się w 2002 roku, że umowa na dostawy gazu, kontrakt, który wszedł w życie ze stroną, z producentami norweskimi naszej firmy PGNiG, został, krótko mówiąc, zakończony bez zresztą rozsądnego powodu przez ówczesne władze PGNiG na polecenie polityczne ówczesnego rządu, bo wtedy mieliśmy przesilenie rządowe między 2001 a 2002 rokiem. Władza objęła lewica, która żywiołowo protestowała przeciwko łączeniu się z Morzem Północnym, twierdząc, że będziemy mieli lepsze warunki, a właśnie nic nie twierdząc, tylko tak po prostu po to, żeby zachować dostawy gazu rosyjskiego od firmy Gazprom. I wtedy ten kontrakt został unicestwiony, po prostu rozwiązany, bez na szczęście konsekwencji dla żadnej ze stron, bo tak był skonstruowany w sposób konserwatywny, zakładając, że obie strony, bo zakładaliśmy wtedy, kiedy podpisywaliśmy kontrakt z Norwegami, wtedy, to było w 2006 roku, że, przepraszam, w 2001 roku, że obie strony negocjują w dobrej wierze. Producenci norwescy rzeczywiście negocjowali w dobrej wierze, my wtedy też, bo tak byliśmy przekonani, że to jest projekt, no nie chcę nadużywać słowa, ale ponadczasowy, który jest, stanowi o polskiej racji stanu, więc nie mieliśmy podstaw wtedy w PGNiG-u sądzić, że będzie inaczej. Otóż było inaczej. Kontrakt został zniszczony, cały projekt poległ, a to, co norwescy partnerzy planowali wyłożyć i zainwestować w połączenie między złożami norweskimi a Polską, wówczas omijając terytorium lądowe Danii, zostało wydane i zainwestowane w dodatkowy gazociąg Langeled, który łączy to już nie jest Anglia bezpośrednio, tylko Szkocja. Szkockie wybrzeże Wielkiej Brytanii ze złożami na Morzu Północnym. Także to jest praktycznie starszy brat naszego gazociągu Baltic Pipe, który, przypomnę dla porządku, będzie operacyjny na koniec 2022 roku. No więc właśnie, 2022 rok to nie tylko 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu pozyskanego, tak jak planujecie. Tu, na Morzu Północnym. Ale również i uruchomienie tego rurociągu. 2,5 miliarda będzie ze złóż własnych. Tak. A reszta? Reszta będzie kupiona, dokontraktowana od innych producentów na Morzu Północnym. Oczywiście w takim celu, żeby wypełnić w całości gazociąg. Ten gazociąg Baltic Pipe został tak pomyślany od początku, żeby zastępował, jeśli chodzi o zdolności przesyłowe, wszystkie zdolności przesyłowe, z których korzystamy na wschodniej granicy, czyli przez Ukrainę i przez Ukrainę i przez Białoruś, i z których korzystamy na co dzień do tej pory z dosyć niedobrym skutkiem dla rynku ze względu na cenę tego gazu, korzystamy od dostawców wschodnich. No właśnie. Tyle samo, ile mamy tam, będziemy mieli w Baltic Pipe i będziemy brać gaz w innej cenie i na innych warunkach, a przede wszystkim z innym poziomem ryzyka, z dużo mniejszym poziomem ryzyka, albo wręcz z eliminacją ryzyka głównego przerwania dostaw, bez powodu, których byliśmy świadkiem. No wielokrotnie. Wielokrotnie, od 7 razy, od kiedy zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej, czyli przez ostatnie 14 lat, 7 razy mieliśmy przerwy w dostawach. I za każdym razem powtarzam, żeby nie było wątpliwości, za każdym razem nie było po naszej stronie nawet ani powodu, ani przyczyny, dla której miałoby to nastąpić. Nie było awarii technicznej, nie było zwłoki, ani braku płatności. Za każdym razem wywiązywaliśmy się ze swoich zobowiązań kontraktowych zawsze i w 100% i robimy tak do tej pory i będziemy tak robić do końca, podczas kiedy dostawy były przerywane z powodów, które są od nas zupełnie niezależne. Jeżeli możemy powiedzieć o cenie, o ile ten gaz, który dojedzie do Niechorza, w części własne PGNiG-u, w części zakupiony, będzie tańszy, no bo na końcu jest cena, będzie tańszy od tego, który teraz płynie do nas ze wschodu? Ta cena to już jest na początku i na końcu też, ale jest na początku, dlatego że mamy, oczywiście nie zdradzę żadnej konkretnej wartości, bo by nam to zepsuło pozycję negocjacyjną. Negocjujemy cały czas i z dostawcami, i ze sprzedawcami, czy oferentami koncesji norweskich, więc takiej pozycji musimy zachowywać, pozycję taką, że zawsze jest dla nas za drogo. I zawsze jest za nas, warunki są zbyt uciążliwe, za mało niewystarczające i zawsze żądamy ich lepszych.
Mogę powiedzieć jedno, z kontraktu na kontrakt i z akwizycji na akwizycję, kiedy robimy akwizycję złóż, te warunki się poprawiają. Oczywiście one z definicji będą lepsze niż obecne warunki, które mamy w kontrakcie z Gazpromem. No ale to, można powiedzieć, to nie jest wielka sztuka. No nie jest wielka sztuka, bo rzeczywiście mamy kwotowane niesłychanie wysokie ceny gazu rosyjskiego. Ja rozumiem, że to się zbija z informacjami, które czytamy w mediach, jak to prominentni, na przykład niemieccy albo austriaccy politycy mówią, że Gazprom zawsze był konkurencyjny i zawsze był wiarygodnym dostawcą. Absolutnie nie możemy tego potwierdzić ani w jednym, ani w drugim w szczególe. Ani w jednym kwestii, ani w drugiej. Ani jeśli chodzi o warunki dostaw, a przede wszystkim cenę, nie jest konkurencyjny. Zresztą toczy się w tej chwili postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie z naszego pozwu. Właśnie głównie o ceny, czyli o warunki dostaw. Zaskarżyliśmy wysokość cen, które kwotował Gazprom na nasz rynek, dla nas, do PGNiG-u. I mamy bardzo dobre perspektywy na zakończenie tego postępowania jeszcze w tym roku. To bardzo chętnie o tym opowiem, jak tylko się pokaże orzeczenie. Tymczasem takie orzeczenie częściowe, bo czasem tak Trybunał postępuje, uzyskaliśmy w czerwcu, gdzie potwierdzono nasze racje, że one istnieją i teraz jesteśmy w ostatniej fazie postępowania procesowego. To jest na okoliczność ceny akurat rosyjskiej versus ceny, którą będziemy mieli. W oczywisty sposób te ceny, które będziemy mieli, będą bardzo blisko cen zachodnioeuropejskich, które czasem w uzasadniony sposób, ale czasem nie. Podaje się jako wzór do porównania, jako wzór, który należy naśladować, żeby konkurencyjne ceny, żeby uzyskać, uargumentować konkurencyjność cen zachodnich w stosunku do naszych, które kwotujemy. No my mamy kwotację cen dosyć, oczywiście wyższą niż na rynkach zachodnich, ale głównie za przyczyną tego, że kupujemy w hurcie tak zwanym, czyli od dużej ilości gazu na warunkach bardzo trudnych, to znaczy przede wszystkim drogo. To nie jest jedyny szczegół, jeśli chodzi o kontrakt, dlatego że drugi element kontraktu, to znaczy tak zwana klauzula take or pay, czyli bierz lub płać, jest drugim argumentem, który się posługujemy w Trybunale. Praktycznie jest pułapką bez wyjścia, dlatego że to taką klauzulę tłumaczy się na normalnym życiu w taki sposób, że i tak trzeba za zamówiony gaz zapłacić, niezależnie od tego, czy się go odbierze, czy nie. I to nas hamuje. Tu pewnie uprzedzam pańskie pytanie. Dlaczego nie kupujemy od razu tego gazu? No otóż dlatego, że tak czy inaczej musimy zapłacić za gaz rosyjski. Jeżeli będziemy płacić za nawet konkurencyjne ceny, bo takie będziemy płacić, za gaz z innego źródła niż rosyjski, na przykład norweski, albo na przykład z którejś z giełd niemieckich, i będzie w oczywisty sposób musimy za niego zapłacić, a i tak musimy drugie tyle, co najmniej, albo lepiej, zapłacić za gaz rosyjski, no to wtedy gaz na naszym rynku kosztowałby krocie. Do takiej sytuacji nie wolno dopuścić. Trzeba poczekać, aż kontrakt z Rosjanami, mówię w cudzysłowie, z firmą Gazprom i Gazeksport, zostanie, po prostu się zakończy, a on się kończy w grudniu 2022 roku. Zostawić go tam, gdzie on jest i zapomnieć o nim jak najszybciej, a w to miejsce, żeby nie pozbawić rynku gazu, będziemy kupować gaz. Albo będziemy sprowadzać własny gaz z własnych złóż przez gazociąg Baltic Pipe, albo będziemy kupować gaz od innych dostawców i oczywiście na normalnych warunkach, normalnych europejskich warunkach, i też będziemy go tłoczyć przez gazociąg Baltic Pipe w taki sam sposób, bo tu już różnicy nie będzie. A drugi, i to jest jeden portfel, który budujemy, żeby zastąpić dostawy wschodnie, a drugi portfel... Tak jest. Ja tu sobie przygotowałem takie niespecjalnie może atrakcyjne, ale jednoznaczne rysunki. Budujemy dwa portfele. Jeden to jest wydobycie gazu w Norwegii, to jest element naszego portfela własnego. To jest kawałek własnego gazu, to jest wolumen własnego gazu, który będziemy sprowadzać. W tej chwili jesteśmy w stanie, po tych ostatniej akwizycji w złoże Tomalitan Alpha, jesteśmy na poziomie około 4 miliardów metrów sześciennych rocznie z Norwegii, co nie znaczy, że tyle będziemy sprowadzać. Będziemy sprowadzać więcej, tylko dokupimy do odpowiedniego wolumenu. A drugi portfel to jest portfel gazociągowy. A portfel LNG, czyli ten gazu skroplonego, który sprowadzamy przez terminal Świnoujściu, to tak w tej chwili na dzisiaj wygląda profil naszych dostaw. Rok 22, czyli wtedy, kiedy wygasa, czyli może troszkę dalej niż 22 trzeba pokazywać, to jest, znaczy powiedziałem odwrotnie liczby, to jest około 4 miliardów z terminala LNG, a naszego własnego wydobycia jest tutaj, to jest inna skala, jest około, w tej chwili po tych akwizycji ostatniej jest około niewiele ponad miliard metrów sześciennych rocznie. To w sumie daje
Na razie zastępujemy, mamy, że tak powiem, gwarantowane mamy 5 miliardów, a potrzebujemy prawie dwa razy tyle. Panie prezesie, bo są doniesienia i to media rosyjskie szczególnie lubują się w tym, aby informować o tym, że PGNiG kupuje coraz więcej gazu jednak ze wschodu. I tutaj mamy informację o tym, że w okresie styczeń-lipiec było tego gazu więcej kupowanego. Jak to właściwie jest? Kupujecie więcej od Rosjan? Bo słyszymy co i rusz, że coraz więcej jednak dostaw idzie przez terminal, że coraz więcej tych statków przybija do naszego portu, rozładowuje gaz. Polskie LNG informuje też o tym, że rozbudowuje terminal i będzie można zwiększać przepustowość tego portu, więcej gazu przeładowywać. No więc Rosjanie mówią, że PGNiG kupuje więcej rosyjskiego gazu, no a tutaj słyszymy, że coraz więcej kupujemy jednak gazu nie od strony rosyjskiej, tylko z północy, z morza. Znaczy kupujemy oczywiście coraz więcej gazu LNG. Na tym polega budowanie tego portfela, tego drugiego portfela LNG, o którym pokazywałem na tym rysunku. To jest mniej więcej stan obecny, a w 2022 roku chcemy go mieć znacznie wyżej, bo na tym będziemy, na tym i na gazie rurociągowym prowadzonym przez Baltic Pipe będziemy budować całość zaopatrzenia hurtowego naszego rynku w gaz. Natomiast dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, nigdy nie mieliśmy tak wielkiej prasy w Rosji jak teraz, po ostatnim dwóch kontraktach, które zawarliśmy, co prawda z jedną firmą, to jest Venture Global. Ta sama firma, ale to są dwa odrębne kontrakty na dostawę LNG. Rzeczywiście odbiło się to szerokim echem od Kamczatki po Moskwę. Nie wiem, co pan redaktor cytował, bo tutaj mamy doniesienia z najbardziej nawet lokalnych dzienników i gazet i mediów rosyjskich. Ty akurat tutaj czy to jest mam... Wieczór Tuły, czy Komsomolec Syberii? Nie, akurat tu mam komunikat pana firmy, czyli że w okresie styczeń-lipiec tego roku o 600 milionów metrów sześciennych gazu kupiono więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli 2017. To wymaga rzeczywiście wyjaśnienia, bo informacja jest o tyle może i wierna, o tyle jest myląca, dlatego że my rozliczamy nasze portfele gazu w okresach rocznych. I tym ważymy przewagę jednego portfela nad drugim albo trzeciego nad kolejnym. Na koniec roku będziemy mieli import od strony wschodniej, czyli z kontraktu jamalskiego od Gazpromu i Gazpromu Eksportu. Będziemy mieli na tym samym, może lekko niższym poziomie niż w zeszłym roku. Na pewno nie wyższym. Natomiast chwilowe różnice, nie wiem, ileśmy zaimportowali dzisiaj, ile dokładnie 31 października w zeszłym roku i porównywanie tych liczb jest oczywiście niewłaściwe, bo nie tak to się robi. Chwilowe zwiększenia albo zmniejszenia importu akurat ze strony wschodniej wynikają z różnych przyczyn. Podam dwie. Jedna to jest sposób bilansowania systemu i wygoda, dla której mamy akurat wygodniej nam jest pociągnąć z jednego źródła, a nie z kolejnego. Na przykład ze wschodu zamiast z LNG, a drugi to sam sposób rozliczania. Wynika to też z natury kontraktu, który mamy podpisany ze stroną rosyjską. Ja wspominałem o tej korpie. Nie możemy się obsunąć poniżej pewnego pensum, bo i tak będziemy musieli za nie zapłacić, więc to jest nieracjonalne. Musimy odbierać i płacić za bardzo precyzyjnie wyznaczane na każdy rok i na każdy kwartał wolumeny. Także te chwilowe komentarz co do chwilowego przewagi portfela rosyjskiego nad pozostałymi, czy odwrotnie, są nietrafione. Proszę zauważyć, my w ten sposób nigdy tego nie komentujemy, bo bierzemy i tak samo zresztą biorą wszyscy duży eksporterzy i importerzy. W taki sam sposób podchodzą do oceny portfeli i rozliczają go w wolumenach. Trzeba spojrzeć na to w perspektywie 12-miesięcznej. Tak jest. I na koniec. 20 koncesji jest teraz. A ile będzie za rok? Rok temu? Tutaj mierzę to wolumenem, nie ilością koncesji. To ostatnia koncesja, którą kupiliśmy, na dokładnie to Meliten Alfa. To jest imię krasnoludka z jednej z bajek norweskich. To nic szczególnego nie znaczy, to jest imię własne. To jest w bezpośrednim, to jest złoże kupione, koncesja, na którą weszliśmy na 40%, prawie 3%. W bezpośredniej bliskości bardzo znanego złoża z nazwy Ekofisk. To jest ta sama prowincja i podobne warunki geologiczno-złożowe. Dobre złoże, bogate około 13 miliardów metrów sześciennych zasobów wydobywalnych.
My mamy w tym 40% i oczywiście wydobywa się to w miarę, to nie jest do jednorazowego podjęcia taka ilość gazu, to trzeba wydobywać sukcesywnie, zgodnie z reżimem, z pracą zgodnie z regułami sztuki. Gdyby ono miało większe zasoby, to ten portfel, który tu budujemy, wrócę jeszcze raz do tego wykresu pięknego, tak, ale zbyt pięknego, ale mam nadzieję ilustratywnego wykresu, to pewnie by nam ten wolumen tu odpowiednio podskoczył. Więc nie liczymy tego ilością koncesji, tylko wolumenem, który zbierzemy z tych koncesji. Ale czy za rok będziemy mogli w tym studiu powiedzieć, no... Na pewno będą nowe akwizycje. Na pewno będą akwizycje nowe. W tym roku może już nie zdążymy z tą akwizycją Tomeliton Alfa i z tym projektem mieliśmy do czynienia prawie półtora roku, zanim doszło do ostatecznego podpisania w tym roku. Jeszcze on jest warunkowy, bo tam jeszcze jakichś zgód brakuje, ale to są wszystko już formalizmy, o które można pominąć na użytek tego typu porównań. To jest rzecz trzeciorzędna, no co najmniej drugorzędna, jeśli nie trzecio. Będzie więcej z całą pewnością akwizycji, to mogę obiecać, bo mamy bardzo atrakcyjne projekty na celowniku. To jest ważne ze względów prestiżowych, nie tylko ze względu na rzeczową potrzebę, ale również taką, że te okolice Ekofisku są znane od bardzo dawna i pracujemy na tej akurat koncesji. Będziemy pracować z największymi graczami na Morzu Północnym, w ogóle największymi graczami światowymi. Tam będzie Conoco, tam jest Total. Jesteśmy dla nich partnerami równorzędnymi, co nas bardzo cieszy i buduje nasze ego, ale też buduje naszą zawodową wiarygodność, co nam jest bardzo potrzebne przy kolejnych akwizycjach i w ogóle przy operowaniu na bardzo konkurencyjnym mimo wszystko rynku, konkurencyjnym na zachodnim, w zachodniej części Europy, bardzo konkurencyjnym rynku gazu ziemnego, zwłaszcza tego rurociągowego. Więc mogę powiedzieć, że będą, nie powiem jakie ani kiedy, bo to zależy od tempa negocjacji, a tego nigdy nie przyspieszamy ani nie opóźniamy w sposób sztuczny. To musi iść naturalnym torem uzgodnień między zainteresowanymi partnerami. Tak też było w przypadku Tomeliton Alfa, to było 18 miesięcy, praktycznie 18 miesięcy negocjacji i do ostatniej chwili, i praktycznie, i rzeczywiście do ostatniej chwili nie było wiadomo, do ostatniej chwili, kiedy złożyliśmy, parafowaliśmy umowę, nie było wiadomo, czy to spełni nasze oczekiwania w pełni, czy nie, czyli krótko mówiąc, czy podpiszemy, czy nie. Takie decyzje rodzą się przy stole negocjacyjnym i oczywiście na bieżąco nie będziemy ich komentować, ale tak, mamy w perspektywie co najmniej jeszcze trzy dobre projekty, trzy dobre złoża, czy trzy dobre koncesje, z których będziemy chcieli skorzystać. Próbujemy też tak, to dla wyjaśnienia, kupować, żeby i by obejmować koncesję, żeby nie tylko był element produkcyjny, tak jak tutaj, to będzie ten Alfa będzie produkował od 2023 roku od początku, ale też, żeby na tej samej koncesji mieć jakiś element tak zwanego lead, żeby był jakiś jeszcze lead, czy analog, jak mówimy jeszcze gorszym słowem, to nazywamy, czyli coś, co jest bardziej perspektywiczne. Jest taki jeden dobrze rokujący złoże, czy zwiastun złoża na tej koncesji, na tej samej, która się nazywa Tomeliton Alfa. Przepraszam, na tej samej, na której jest złoże Tomeliton Alfa, jest jeszcze perspektywa na następne i na pewno się tym bardzo zainteresujemy, potrafimy to robić, a mamy dobre doświadczenia, bo kiedy kupiliśmy pierwsze koncesje, jak powiedziałem, z drugiej ręki od Exxona objęliśmy ją, to był Skarf, to były tam trzy lidy, Skarf, Snad i Idun. Skarf okazał się produkcyjny, tak jak mówiłem, prawie od razu. W każdym razie w krótkiej perspektywie i to był nasz najważniejszy argument przy obejmowaniu tamtej koncesji, ale pozostałe koncesje okazały bardzo perspektywiczne, zwłaszcza złoże Idun, które było już zupełnym giftem. One nie są przy obejmowaniu koncesji, nie są wyceniane, dlatego że nie ma twardych dowodów na to, jakie są zasoby i czy w ogóle są. Pełnej analogii nie ma między tamtą akwizycją na Skarwa, a obecną Tomeliton Alfa, ale nadzieję mamy na to, że znajdziemy jeszcze drugie złoże na tej samej koncesji, na której jest Tomeliton Alfa i wtedy nasz stan posiadania się w dosyć naturalny sposób, nie znaczy, że za darmo, bo to oczywiście jest nakład pracy i finansów spory potrzebny, ale że nasz stan posiadania się wtedy w naturalny sposób powierzchni pod tym samymi rządami tej samej koncesji. Także i takie zdarzenia mogą nastąpić. Kolejne koncesje są w planach, o czym mówił Piotr Woźniak, prezes PGNiG-u. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. O 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.